Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Oglądacie drugi odcinek z Gears 5. Tutaj skończyliśmy poprzedni materiał. Lecimy dalej. Ja muszę zmienić sobie broń. O cholera, jasno. Co to za twardziel tam jest? O cholera, jasno. Skubaniec. Napierdala tymi piłami. Dobra, padł. Ostry początek. Generalnie rzecz ujmując, przepuściłem dwie znajdźki na początku rozdziału. O, wiecie co? Zobaczymy, jak ta broń strzela. Ej, tu mamy jeszcze działko. Trójstrzał. Ale może na razie z piły postrzelamy, co? Się prawie mnie załatwili. Dobra, zostały mi dwie sztuki amunicji. Więc wymienimy sobie broń na trójstrzała. Trójstrzał. Czego to się nazywa trójstrzał? Tu nie ma nic. Ale amunicja się przyda. A kurwa, kable wiszą z tego trójstrzału, fajne. Jest 7 znajdziek w tym pierwszym rozdziale. 2 przeoczyłem, więc już ich nie zbiorę, chyba że będzie można rozpocząć, nie wiem, od początku ten rozdział, czy jak? O, mamy tutaj kolejny. Znaleziono przedmiot kolekcjonerski, autoryzacja ataku za pomocą rakiety świetlnej. Z tej strony DL wygląda na to, że mamy rekord w liczbie rozkazów natarcia. Rakieta świetlna z końcówki wojen Pendulum. Tylko po co bombardowali Wasgar? Przecież nie należy do UNR. Dobra. Przypominam, że cały czas gramy w pierwszym rozdziale. Wszystkich rozdziałów jest 14. Sorki, telefony mnie dzisiaj chyba zajadą. Aha, tu coś jest. Przybywa ofiar śmiertelnych koronawirusa w Polsce. No niestety już ponad chyba niecałe 200 osób już zmarło. Silowa sytuacja. Po co ja tą broń dźwigam, jak kurde... Czekajcie, zanim wejdziemy do tutaj do tego, to tu chyba jest, zdaje się, właśnie o... Przedmiot kolekcjonerski, plan młotu świta UNR, techniczne plany budowy młota świtu orbitalnej broni promieniowej. W przyszłości zmieniła ona losy narodów i gatunków. Dobra, tutaj chyba więcej nic nie znajdziemy. Hey, get this open. Co to mamy? Gotcha. Hey, Control. Good news. We found the data drive. Appreciate it, Delta. Hey, know what we'd appreciate? Some backup. What? Where are you? The silo. We found it. And they're all over us. Oh, shit. We're on our way. Dobra, tędy, tak? Jedną ręką, tak? Dobra, mam nadzieję, że tą broń, którą dźwigamy, w końcu wykorzystamy. To chyba więcej już nadziek nie będzie w tym rozdziale. O kurde, granatnik. Nie tędy, ale tu może coś znajdziemy. Granatnika chętnie też bym skorzystał, ale kurde, może trójstrzała użyjemy. Wybuchowa amunicja. No trudno. Z granatnika skorzystam innym razem. Przegrzewa się ta broń, trzeba uważać. Za blisko, za blisko. To takie ciulowa ta broń. Zmiejmy na ten lansera. Jak zwykle muszę wszystko robić sam. Czekajcie, czy my możemy gościa tutaj jakoś... No właśnie... zlikwidować, oh yeah! No to przypuszczam, że chyba tam. Honestly, we're just lucky the swarm didn't rip this thing apart. Czekajcie, to... To chyba jednak musimy się wrócić. Marcus, you know Jin pretty well. Just how angry is she gonna be with us launching this thing? I'd say somewhere between an ulcer and an aneurysm. A tutaj, kurde, widzicie. Control, you're in. Start the launch sequence. Pressurized, first stage. Opening silo doors. Error. Delta, we have an issue. The silo hatch. It's not opening. Of course. I knew that seemed too easy. Baird, options. Bug out. Blast doors aren't going to protect you from an exploding rocket. All right, then we call it. Let's go. Hydraulic external power to on. No. We get that hatch open. What? Kid, listen to your old man. You got to get out of there. Damn it, we came here to do this, so let's get it done. Ignition test commence. Shit, tylko nie on. Engine 1. God damn it, James! I have got to learn to stop following you. Yeah, good luck with that. Let's get that hatch open. So what's our plan? I don't know. There's gotta be a manual override near the top. Find our way up. We better hurry. Ej, to mnie napierdala. Zaraz, na tym musimy ich załatwić. Czekajcie, teraz się zastanawiam. A, tutaj jest. Cholera. Jak gorąco zrobiło. Ignition, engine 3. Bring it down, Dave. Dale, how many engines does a rocket have? Usually, 4. Ignition, engine 4. Oh, come on! Oj, poczekajmy. God damn it, scam! We can get around, let's go! Czekajcie, czy ja się nie cofam? Unbelievable. Sam, we're ready for extraction. Lokal osiągnięcie nie interesuje mnie. Time sharing. Postęp w osiągnięciu 6 na 100. one thing. Karen found out about our little vacation to Hammerland, and as I predicted, she's not happy. Now that she's done yelling at me, she wants to yell at you. All of you. Roger that, Control. Come on, time to face the music. How about I see Jen first? I'll calm the storm before you brief her. I'm sorry, is this Sergeant Fenix being diplomatic? You can call it what you want, but we're at war, even if it doesn't feel like it yet. We all have to be on the same page. Yeah, well, I mean, if you think it'll help, then sure. Wish you'd have been this willing to listen back at that silo. Hey, it worked out, didn't it? Listen, James, word of advice. Stop trying to prove yourself. Just do the job. Dad, I took a necessary risk. Necessary means you have no other option. That wasn't necessary. And you know it. What was that about? What do you think? Same thing it's always about. Hey. You know it's just because he cares, right? Yeah, well, you know a hell of a lot more about him caring than I would. Okay, we're just gonna go inside. Come on, Dave. That was a shitty thing to say. Yeah. I'm sorry. The thing is, you two are more alike than either of you want to admit. Ten drugi rozdział, drugi akt jest zdecydowanie krótszy. Thanks a lot, Iris. Your vocal sentiment does not match your words' literal meaning. Thus you are not actually thanking me. Please stop talking. So I still can't find the other Hammer of Dawn satellites. On the plus side, I accidentally invented an AI that understands sarcasm. Here, that data drive you wanted. Maybe it'll help. Find lost satellites? I doubt it. But I'll take a look. Wait, hang on. Did we do all that for nothing? Oh, it'll fire. But with only one working satellite up, it'll be tough to control the beam. What's wrong with Dave? They've had a few problems. What kind of problems? That kind. Oh, I know I'm gonna regret this. Jack? Everyone, meet the new Jack. When the hell did you have time to build this? When did I have time to build this? This is what I do. I sit here making stuff you guys don't appreciate and inevitably break. Okay, so what's different about him? Whole new range of behaviors. Improved scanning, augmented combat and support modules. He's literally one of a kind. And he's all yours. Now, if you'll excuse me, I have a bazillion 40-year-old satellites to find. Damon, there are only 15 missing satellites. Thank you, Iris. More sarcasm to add to your growing library. Before we begin, Damon, the combat module you brilliantly designed is now ready. Ale kuźwa grafa. Brilliantly was intended to be sarcastic. Did I succeed? Follow me. You'll want to equip this new module ASAP. It'll make Jack combat ready. Oh, I'm gonna dig this. Ulepszy nowego Jacka. Ej, co to mamy? Znajdźkę już pierwszą na start. It'll give Jack what I've been calling flash. It blinds, stuns the enemy. Fotografia na startu. Raczej drugiej znajdźki nie znajdziemy. Ale dobrze, te przedmioty, które możemy podnieść, migają. O cholera, co to jest? Odkryto nową zdolność błysk. Wyposażenie zdolności. Możesz wybrać dla Jacka jedną umiejętność szturmową i jedną pomocniczą. O cholera, wyposażenie zdolności. Aby wybrać zdolność, w którą chcesz wyposażyć Jacka, otwórz jego menu naciskając Tab, zaznacz zdolność i naciśnij Enter. Szturm? Co to jest? Błysk. Jack używa błysku, aby oszołomiać pobliskich wrogów. Wsparcie. Jack wykrywa pobliskich wrogów. To dosyć fajne jest. Pasywne. Ulepszenia zdrowia Jacka i jego zdolności leczenia innych. Ulepszenie umiejętności skradania się Jacka. Zwiększa skuteczność broni rażącej Jacka. Ulepszenie podstawowych systemów Jacka. Komponenty 0. Więc tutaj nic nie zdziałamy. Szturm i wsparcie. Dobra. Ulepsz. Ej, nie mówcie, że to można jeszcze ulepszać. Zwiększenie zasięgu. Zwiększa zasięg o 50%. Doskonalszy system celowniczy. Matko, dużo tego tutaj jest. Nie mamy komponentów, więc na razie nic tutaj nie zrobimy. Tylko przydzieliłem te dwie umiejętności. O. Kolekcjonerski, dokumentacja medyczna Marcus Fenix. O cholera. Iris, activate Alpha 331. Certainly. So, say you got a target that seems awfully comfortable behind cover. Jack's flash ability fixes that. Aim at the DB and activate. See what happens. Test sequence complete. Huh. That could be useful. Now let's try it again with multiple targets. Iris, activate Alpha 332. Incoming, Damon. Jack's got to reroute power between flashes. Once he's recharged, hit him again. Unlawful citizen spotted. A, musi się naładować to, tak? Dobra. Coś to nie działa? Długo się przeładowuje ta umiejętność jego. Dziękuję. Test sequence complete. No offense, JD, but Jack's my new best friend. I'm very happy for you, for both of you. But now I need you to return your weapons to the weapons locker and get out of here. A, musimy oddać broń. Fajnie, że właśnie generalnie mamy tutaj możliwość jeszcze ulepszania. Tego nie było w poprzednich odsłonach. Are you trying to get rid of us? Oh, you noticed. Anyway, you can boost Jack's abilities if you find the right components. Before you go see Jin, stop by the armory. They might have one you can borrow. Oh, we will definitely be doing that. Good. Now I can get back to work. What Damon means to say is that he has more important things to do. Thank you, Iris. Bluntness is one of Iris's more commendable traits. Later, Baird. Come on, guys. No worries. Do your... thing. Come on. Hey, Foz. How's life in Jin's rear echelon treating you? Brilliant. But then we can't all be off on some secret mission. Oh yeah? How'd you hear about that? This is an army, not a monastery. Yeah, okay. Well, look, we'll just leave you to the very important work, punching machines. And sparring. Hang on a second, shit stick. Shit stick? Del, theories? I don't know. Maybe a stick made out of shit? Or a stick used to stir up shit. All right, fuck off. How about we make this interesting? You and me, spar right now. And how exactly is beating you interesting? Yes or no? You want in on this? Pretty sure what's actually being measured here is gonna leave me at a distinct disadvantage. Then again, maybe not. Hilarious. Are you in or not? Oh, I'm in. Come on, man. Let's just grab a Jack component and get out of here. No, this will be fun. How's that fun working out for you? Try it again, Foz. Come on. Hey, here's the thing, Foz. The bottles spar with you, but not beat you. It's against their programming, but explain. It false confidence. Quite a bit, actually. Want some advice, Fenix? No, I'm good. Gin does love her golden boys. But never for very long. See, that was fun. Fuck off. All right, man. Now that Foz's fun time's over, can we go find that component? Użyć podzespół i ulepsz Jacka. Ładna siłka. Masywne te ławeczki, strasznie. Dobra. O, tu mamy jeszcze plakat. Notatka dla biorących udział w szkoleniu. Porucznik Foz Czatuni został wydalony z okresowego szkolenia w zakresie walki wręcz. Sparring to ćwiczenie oparte na zaufaniu, wzajemnym szacunku i dążeniu do samodoskonalenia. Gear. Zbierajcie te słowa ze sobą w drodze na zajęcia albo idźcie ćwiczyć gdzie indziej. Dobra. Pierdu. A my mamy coś tu zebrać, tak? Hello. Co to jest? Here's the component we're borrowing. Or stealing. I prefer borrowing. Definitely. Właśnie mamy komponent. Będziemy mogli ulepszać Jacka. Aby ulepszyć Jacka, zaznacz aktywną lub pasywną zdolność i naciśnij prawy przycisk myszy. Aby zamontować określone urządzenie, wybierz je i przytrzymaj Enter. Pamiętaj, że potrzebujesz do tego odpowiednio dużo podzespołów. Szturm, wsparcie pasywne, zdrowie. Taż kosztuje 7. W zasadzie tu nic nie możemy ulepszyć, oprócz... Tutaj możemy coś ulepszyć, błysk. Szybsze ładowanie, błyskowy... Ładuje się 25% szybciej. Dobra, weźmy to. I jest twój obokłane osiągnięcie. Postęp w osiągnięciu znasz. Prawdziwe zagrożenie dla sery. Dobra. Takich kom... Zgłaś się do biura pierwszy minister Jean. Generalnie tak wspomniałem, w tej grze mamy, o, misje poboczne, też między innymi. No i proszę, mieliśmy dwa komponenty. Ulepszymy coś? Dobra. A to? Okay. Come on, enough's enough. You gotta see someone about these headaches. I will. I promise. After we talk to Jen. Wiecie co? Jeszcze sprawdźmy tutaj to. O, to pozamykane. Szukam tych komponentów. Szukam też znajdziek. O, mamy jakąś kolejną. Broszurka reklamowa. Dronbota. z nadzieją, gdy jest 100, bo mamy postęp w osiągnięciu 10 na 100. Dwie przepuściłem, więc 12. Już powinienem mieć tych znajdziek. Let me be perfectly clear. When it comes to this weapon, I don't share your optimism. It's the first time anyone's accused me of optimism. Yes, well, I'll remind you your wife refused the idea of bringing the hammer back online. I would have thought you'd respect Anya's wishes. I'm gonna pretend you didn't say that. For both our sakes. Anya would have wanted you to... You don't get to talk about her! If that's what you think, I won't argue. You and that goddamn fertility program. A program that gave you your son. And mine. I honor Anya. I loved Anya. I don't care if you believe me. When my program was in its infancy, she came to me. She volunteered. Both times she volunteered. Seeing First Minister Stroud undergo treatment. Do you know how many children are alive today thanks to her? She should be buried here, you know, with the All-Fathers. The people need her inspiration. Your inspiration was my wife. First Minister, Lieutenant Fenix and his squad. Send them in. Ah, Lieutenant. I'm told you had a successful mission. First Minister, I can explain. By all means. Explain when Damon Baird superseded me. Explain how launching a Hammer of Dawn satellite doesn't require my explicit approval. Same page, huh? Lieutenant, the Hammer of Dawn has taken more COG lives than most of the armies we've opposed. Your father knows this as well as anyone. It's not the weapons I don't trust, First Minister. It's the people who use them. The Hammer of Dawn will not be brought back online. Ah, that'll be a report on the evacuation of Settlement 2. Settlement 2 is being evacuated? Why? There's been activity in the nearby burial site. Chief Carmine, report. Please, slow down. Mobilize the 4th Division. We'll take command of the reinforcement effort. Do it. Go. James, we're getting close. Where do you want me and Kate? Main gate. Keep anything else from getting inside. You realize I'm the ranking officer here, right? And we'll reinforce Carmine at the town hub. I can't believe we're back here. We did our duty. You need to get over it. Get over it, guys. Not the time. Cole, let's see what we're dealing with. Oh, shit! Hang on to something! Grubo. Jack nam pomaga. Patches through to Carmine? No can do, kid. His radio's out. He's okay? I can see him at the central hub, so he's up and fighting, but the swarm's all over him. Hurry if you can. Run our way. Come on, Delta. Let's get out of here. Moi drodzy, kończymy drugi odcinek z Gears 5. Gra się naprawdę mega. Giera jest świetna. Gram już prawie 40 minut, także to byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że filmik się Wam podobał. Zostawcie suba, kciuka w górę. Pozdrawiam, na razie, hej hej!